Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na Skwerze Pionierów i dzisiaj chciałbym pokazać Państwu drzewa w ich ukwieceniu majowym. Zbliżają się dni Kołobrzegu i myślę, że warto wybrać się również tutaj, popatrzeć na te piękne, kwitnące drzewa. Zresztą tędy będą przechodzili uczestnicy, którzy przyjadą na święto Kołobrzegu, maszerując od ratusza do portu pasażerskiego. A chciałem najpierw pokazać nasze piękne głogi, które kwitną na czerwono, głogi kuliste, i mamy ich bardzo dużo tutaj na tym skwerze, a również przy ulicy 4 Dywizji i Kasprowicza. Przy okazji mój apel do władz miejskich, aby cztery drzewa, które stoją już bez liści, obumarły w ubiegłym roku, no niestety szpecą i należałoby jak najszybciej usunąć. Mam wiele telefonów od mieszkańców, ale również zaczepiają mnie tutaj goście, dlaczego te drzewa nie usunięte. Także myślę, że jak najszybciej trzeba to zrobić. Zapraszam do następnych drzew. I jesteśmy przy naprawdę pięknych drzewach, które już Państwu kiedyś pokazywałem, ale one są naprawdę elementem dekoracyjnym w tym okresie tego skweru. Są to wiśnie japońskie, zwane również chińskimi. Także mamy tych drzew bardzo dużo tutaj na skwerze. Coraz częściej są w mieście, również na innych skwerach sadzone jako drzewa, które mają te piękne kwiaty. No, owoców nie mają, ale za to ich pięknym są właśnie te kwiaty. Lilaki, jest tutaj ich kilka rodzajów. Te są najjaśniejsze, tam mamy ciemniejsze, ale oprócz pięknych kwiatów wydzielają również cudowną woń. Także warto tutaj przyjść i popatrzeć, powąchać i podziwiać. I tu kwiatki na jabłonce. Jabłonka została posadzona 20 lat temu. Przyjechali tutaj mieszkańcy Bad Oldesloe, miasto z miasta partnerskiego Kołobrzegu. To jest niedaleko Hamburga i właśnie przywieźli to drzewko. Jest to koksa holsztyńska. Ma bardzo smaczne jabłka. Pokazywałem je kiedyś Państwu i myślę, że w tym roku też będzie trochę tych jabłek. A delegacja kołobrzeska w tym roku zasadziła w Bad Oldesloe śliwę, też jako dar naszego miasta dla Bad Oldesloe. Możemy tutaj podziwiać piękną czereśnię, która pień ma, proszę popatrzeć, 170 cm obwodu, a więc potężne drzewo, które też już w tej chwili przekwita, ale jeszcze pokażemy kwiatki, które na niej są, a później będą wspaniałe owoce. Swoim pięknym żółtym kolorem wyróżnia się złotokap, który kilka egzemplarzy jest tutaj na terenie tego placu i też możemy podziwiać te piękne liście kwiatowe. Ozdobą placu są również pięknie kwitnące kasztanowce na biało, a za mną mamy egzemplarz kasztanowca, który ma zawiązki jednego kwiatu, a będzie kwitł na żółto. Z przyjemnością będę obserwował, kiedy on rozkwitnie, i również zachęcam Państwa obserwować i zobaczyć później, jak będzie wyglądał. A na zakończenie będę chciał pokazać Państwu to, co jest charakterystyczne dla naszego miasta. Drzewo, z którym bardzo jestem związany. Jesteśmy przy ulicy Kolejowej. Pokazywałem już Państwu kasztanowiec dwukolorowy, tak jak polska flaga. Ma białe kwiatki i czerwone. Mam tą satysfakcję, że interweniowałem przeciwko wycięciu tego drzewa i cieszę się, że możemy nadal podziwiać. Zapraszam
Państwa, zarówno na skwerk pionierów, jak i tu na ulicę Kolejową. I podziwiajcie Państwo nasze piękne drzewa w majowej szacie. I zapraszam za tydzień.